Yo, YouTube fan, witam was ponownie na moim kanale New Day New Blessings. Jak widzicie, jesteśmy na siłowni, jesteśmy w Old School Boxing Club i dzisiaj będziemy robić trening bokserski. Niektórzy z was mogą pamiętać mój odcinek, kiedy byłam na obozie bokserskim, wtedy zaczęłam moją przygodę z boksem, ale dzisiaj będę robiła trening po bardzo długiej przerwie, więc zobaczymy, jak będzie z moim progresem i czy w ogóle jest jakiś. A trening będę robiła z bardzo specjalną osobą. 20 stoczonych walk, 18 wygranych, 6-krotny mistrz Polski w K1, mistrz Europy i mistrz świata. Izu Ugonoh, mój brat. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. I powiem tak, po treningu na tym obozie zrobiłam sobie bardzo długą przerwę, aczkolwiek podczas tej kwarantanny miałam możliwość potrenowania sobie z nim i zobaczymy, na jakim jestem etapie, więc to będzie taki początkujący trening. No i mam nadzieję, że w przyszłości zobaczycie ten progres, bo mam nadzieję, że teraz będzie trenowała częściej i będziecie w stanie właśnie zobaczyć ten progres. Ja też mam taką nadzieję. Nie, będę. No dobra, to zaczynamy. Popatrzcie, to trzeba nagrać. No nie, no to trzeba po prostu nagrać. Ja pokazuję jedno, ona robi drugie. Zginę, okej, pupa do tyłu. Nie do tyłu, tylko w dół. Wybijasz się z tylnej nogi i wchodzisz. Hop, hop. I jak najszybciej ona musi tam dojść po swój tył. O, właśnie. Hop, hop, okej? Szybciej musi ta noga z tyłu być. Ja chcę zrobić z tobą uniki, a wiem, że tego jeszcze nie robiliśmy. To jest taka gra wstępna do uniki, czyli... Super! Lewy prosty. Pozycję popatrz, pilnuj. Tak jest. Ciągle musisz pilnować tych nóg, tak? Właśnie największy problem cały czas mam z tym nogami. Ale to wszyscy mają, nawet zawodowcy. Okej, pozycję. I teraz jak uderzysz lewy, trochę szerzej, lewy w miejscu i robisz, nie właśnie bokiem, tylko zamykasz prawe biodro. Lewy zadałaś, zamykasz tu, tak jakby cofasz lewe bioderko i schodzisz delikatnie w dół. Lewe bioderko cofasz, ale nie wyginasz się. Tutaj lewe cofasz, tak, i w dół, ale nie wyginasz się w tej części, ok? I tyle wystarczy. Hop, dokładnie. Hop, hop, o, widzisz, to jest to. Hop, popatrzcie. Jak ktoś nie wie, jak się robi unik, tak się schodzi. I stąd tak naprawdę później można wyjść z bardzo mocnym uderzeniem sierpowym, czy też uderzeniem na wątrobę. Hop, hop, o właśnie. Hop, hop, długi, prosty lewy. Hop, hop, nie wypadaj do przodu. Nie wypadaj do przodu, już nie chciał. Tyle rzeczy. No właśnie, o to chodzi. A ona myślała, że to się tak przychodzi i się boksuje od razu. Już wszystko jest dobrze. Mówią, leją się po mordach. Nie wiedzą, jak to inteligentni ludzie. Za tyle kasy to mogę wyjść do ringu. Trzymaj rękę tutaj, trzymaj rękę tutaj. Hop, hop, super. Hop i tutaj spróbujesz się podłożyć. Czyli hop, hop, hop. Nieźle. Hop, hop, hop. Dobrze. Płynie. Lewy, hop, hop. Bardzo dobrze. Lewy, hop, hop. A tutaj trzymaj przy brodzie. Widzisz? Jak dobrze. Super. No, myślałam, że dostanę. I dostałam. I teraz tak, od razu pokażę. Osi ma na przykład taką tendencję, że troszeczkę wisi na lewej nodze, tak? I to jest dość częsta przypadłość. Chcecie troszeczkę ściągnąć bardziej na prawą. Nie to, żeby być całkowicie na prawej nodze, bo chodzi o to, żeby ten ciężar ciała był po 50, tak? Ale u ciebie on się troszeczkę bardziej kieruje na lewą nogę. Tak. Okej? Więc trzeba to trochę ściągnąć. Jak ktoś jest za bardzo z tyłu, no to też można go się starać trochę ściągnąć bardziej na przednią nogę, ale też dużo zależy od tego, jaki kto ma po prostu styl boksowania. Jak ktoś jest zawodnikiem bardziej ofensywnym, to często po prostu wisi na tej przedniej nodze i wszystko robi po prostu z tej przedniej nogi. Natomiast z tyłu to są zawodnicy, którzy często boksują bardziej defensywnie. No ale to są, że tak powiem, takie niuanse. A to może jest, ja już wybrałam styl. Ja już wiem, kim jestem, na co nie żył ten prawy, co? Długi, kurde, niby nie ma takiego tego, ale wiesz, z samego zasięgu już by robił damage. Ale siostry nigdy nie puszczę do żadnego ringu, ani nigdzie nie puszczę. No. Fame MMA. Nie, cały czas mówię fame. A Osi mówi fame, ja mówię fame, nie fame. A ja mówię fame, bo ja myślałam, że same kobiety tam walczą. Ej, ale przykryłam! No, przykryłam! Przykryć to możesz garnek ukrywu. Broda niżej. Ja to prowokuję. Ona wciąga na kontrę. Dobra, dawaj. No i mam szansę, żeby trochę siostrę ustawić. Trzymaj lewą rękę i szopę. Ale w pozycji musisz być. W pozycji normalnie. A to jak takie Star Wars. Ale w pozycji. A tylko trzy. Dobra. Elegancko. Musiałem sobie wyjaśnić z nią pewne sprawy, bo ostatnio chodzę głodny, Osi nie chcę robić śniadania. Jak to wczoraj ci zrobiłam? A dzisiaj? No, jest i jest dowód na Instagramie. Shoulder roll już kurwa było pięknie. Że kurwa sobie te shoulder roll, ja też robię shoulder roll. Czasy się kojarzą z jakimś, no, bitką, a nie, taki balansik. No, taki balansik. Tak jak ja. No i... Tam jest dokładnie. I spokojnie. I szukaj tego rybu. Jak spokojnie? Jak to ode mnie ucieka. Spokojnie, bardzo dobrze. Takie 30% trafiali. Jakie 30 jak 50? Dawaj, dawaj. Ale to jest to, jakby zazwyczaj nie nagrywa się takich początków, co nie? A to jest mój pierwszy raz, więc we'll see. O właśnie, ten ryż, żeby ci w głowie się bawić. O właśnie. Bam! Dobra, świetnie. To jest jak Victoria's Secret, kurde. To jest moc. Envy will kill you and misery loves all the company that it can get. To even the odds, I wish I lived and know my life, but I'm... Ale ma to ręce i nogi, powiem ci, kurde. Naprawdę. W końcu! Czuć to całkiem nieźle. Dobra robota. Lewy. Nie leć na lewą nogę, tak? Już jesteś tu. Lewy. Prawy, lewy, prawy, lewy, prawy, lewy, prawy, lewy, prawy, lewy, trochę bardziej, tak, dokładnie, super, lewy, prawa noga już tutaj, biodro prawe do mnie, prawe biodro usta, lewy, 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 sprawy. Nie siły, tylko stara się to. Potem. Po lewym sierpie będzie jeszcze prawy prosty. Mamy prawy, prawy. Nie, schodny bok. Tu, stąd zadałeś ten prawy prosty. Okay. Musi być tu, żebyś mogła zadać tury. Czyli po tym podbródek sierp, tam musi być wysoko, żebyś mogła zadać cios tu. Dawaj, Osi. Nie. Dawaj, to jest zmęczenie, trzeba to zrobić. Dawaj, idziemy przez to. Lewy, prawy, unik, podbródek. Unik, podbródek, sierp, prosto. Dobrze, jeszcze raz. Unik, podbródek, sierp, prosto. Ręce tutaj wysoko, dawaj. Idziemy, lewy, prawy, unik, podbródek, podbródek. Lewy, prawy, unik, podbródek. Lewy, prawy, unik, podbródek, sierp. Jeszcze raz, lewy, prawy, unik, podbródek. Sierp. Ręce wysoko, lewy, prawy, unik podbródek. Unik podbródek, sierp, prosty. Okej, wystarczy. Fajnie. To tak fajnie się robi, jak człowiek nie jest zmęczony i wszystko sobie może, na wszystko ma czas. A jeszcze dodatkowo, jak dochodzą ciosy przeciwnika, to w ogóle jest najlepiej, nie? Czemu nie zadajesz ciosów? Zawsze stoi jakiś kogoś z kamerą. No. Słuchajcie, i to było na tyle. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał i mam nadzieję, że w przyszłych odcinkach będziecie mogli zobaczyć ten progres, bo planuję teraz częściej pracować i trenować z moim bratem, bo myślę, że mając taką osobę w domu, powinnam z tego korzystać, więc tak właśnie zrobię. Dajcie mi znać w komentarzach, czy podobał wam się ten odcinek i do zobaczenia w następnym odcinku. Bye!